w Goleszowie i Ustroniu upamiętniamy wybitne postacie, które żyły i tworzyły rzeczywistość naszą polską 100 lat temu. Należy podkreślić wielkie osobowości, takie jak profesor Józef Busek czy Wincenty Witos. Rok temu w województwie śląskim obchodziliśmy rok Józefa Buska, posła, senatora, twórcy GUS-u warszawskiego. W tym roku mamy 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa. Te dwie postacie, jakże wielkie, które nie tyle współpracowały ze sobą na niwie politycznej, ale również się przyjaźniły. Łączyła ich bliska więź. Dla ojczyzny poświęcali swoje największe talenty i całe swoje życie. Dzisiaj upamiętniamy również innych członków Towarzystwa Ludowego. To jest Jan Cichotny, Ludwik Ciachotny, Pichta. Ludzie, którzy oddali w ramach pełnienia służby dla ojczyzny to, co najświętsze, najważniejsze, swoje życie. I dzisiaj chcemy ich uhonorować odsłonięciem płyty na domu Pawła Niemca, działacza ruchu ludowego. I ta płyta będzie przypominała kolejnym pokoleniom o tych postaciach, o ich wartościach, które ciągle są aktualne i ciągle mogą inspirować następne pokolenia. Szanowni Państwo, z wielką radością przyjąłem patronat honorowy nad dzisiejszym seminarium Cieszyńskie Szlaki do Wolności. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj odsłonić właśnie tę tablicę poświęconą bohaterom ruchu ludowego, działającym tutaj na tym terenie, wspierającym Wincentego Witosa. W tym roku właśnie obchodzimy 150-lecie urodzin Wincentego Witosa, wielkiego ojca niepodległości naszego państwa.